Dobra, to zaczynamy część techniczną. Będziemy mówić o Walhalli, o projekcie Walhalla w Javie konkretnie, bo nie o tej Walhalli z mitologii nordyckiej. Kto wie, co to jest ta Walhalla z mitologii nordyckiej, tak w ogóle? To śmiało, śmiało. Bo ostatnio zostałem... Mówię o tej Walhalli. Tak, to taki raj, do którego trafiają wojownicy, jeżeli zginą na polu bitwy z toporem w dłoni, czy tam z mieczem w ręku, to wtedy trafiają do Walhalli, a jak nie, no to trafiają do Helu. Zupełny przypadek nazwy Hel. I stąd ta Walhalla właśnie, te rogi wikingowe i tak dalej. A natomiast skąd nazwa projektu Walhalla, no to jest, po pierwsze fajnie brzmi i się łatwo pamięta, po drugie jest o value objectach. Początkowo była o value objectach. Czyli obiektach, które są z jednej strony zachowują się jak obiekty, które koduje się tak, jak się koduje obiekty, a z drugiej strony zachowują się jak integery, czyli to takie czyste wartości. Value, Walhalla, skojarzyło się komuś tam, neurony zagrały i zostało. Ja natomiast, ale właśnie, miałem o sobie parę słów. Programuję w Javie już 20 lat ponad. Uczę też Javy na uniwersytecie już 5 lat ponad i aktualnie w Allegro robię za menedżera. Tu lat nie ma, bo to jeszcze w latach się nie liczy, ale będzie. No i na początek jeszcze, znaczy to już nie początek, któryś tam początek, zanim zacznę mówić o detalach, to przede wszystkim powiem, że będę kłamał na tej prezentacji. Będę kłamał i dużo rzeczy, o których powiem, może się po prostu zmienić. To cały czas jest projekt, który jest ewoluowany, cały czas następuje jakaś zmiana, rozwój i rzeczy, które prezentowałem za pierwszym razem, bo to już przygotowywałem jakoś koło marca tą prezentację, no to już musiałem ją sporo pozmieniać, nie? Bo sporo rzeczy się zmieniło. Ale już jakiś kształt to nabiera, także już to jest coraz bliżej finalizacji. Ale w związku z tym też zła wiadomość, niestety nie będzie mięska ani żadnego kodowania. Będziemy tylko patrzeć na te slajdy i będę opowiadał, jak to wszystko będzie działać, jaki świat będzie piękny, jak do tej Walhalli wszyscy pójdziemy. Ale niestety mięska kodowego tutaj nie będzie. Tak. Jak nowy jest to projekt? Jak nowe to jest? No właśnie, to było moje pytanie i to konkursowe. Kto tutaj rozdaje prezenty za pytanie konkursowe? Ten, który wyszedł. Tak. To pytanie konkursowe brzmi, w którym roku projekt Walhalla powstał? Rok. Strzelaj. 2016. Kto da więcej, kto da mniej? 15. Kto da więcej, kto da mniej? 17. Kto da więcej, kto da mniej? Następny, szukajcie. Dalej, czekam. Ile się człowiek zdaje? No ile tych lat jest, śmiało. Nagroda do rozdania. Dobra, do tego pytania wrócimy w takim razie. Myślcie, kombinujcie, w którym roku. A wygra ten, kto zgadnie jeszcze miesiąc, nie tylko rok. Dobra, zostaniemy przy roku. W każdym razie, jak ten projekt powstawał, w tym roku dawnym, zainspirowany był przez Briana Goetza. Jest to projekt, który jest właściwie zbiorem projektów, takim parasolem, nie? Dla dużej ilości projektów, które mówią o systemie typów, duże zmiany w systemie typów i o zmianach w modelu pamięci. Wystartował to Brian Goetz, James Gosling, ten James Gosling, jak patrzył na ten projekt, analizował, mówi, no to będzie jakieś 6 doktoratów z tego, nie? Co najmniej. Tak patrząc, jak to dzieje się do teraz, no to pomylił się tak ze 2 razy przynajmniej i tego jest dużo, dużo więcej. Walhalla była przeiterowana przez 5 różnych prototypów. Na każdym z tych prototypów jakąś tam wiedzę twórcy zdobywali. I to, co teraz jest, wreszcie ma szansę wejść w jakieś stadium produkcyjne. W Javie 19 żaden z JEPów jeszcze nie wszedł. Znaczy oni tam sobie przypieli jakieś, nie? Stare, że to już były takie pod Walhalle przygotowania, ale co sobie przypieli po prostu. I po co ten projekt właściwie powstał? Otóż przede wszystkim dwa powody. Po pierwsze, żeby wprowadzić bardziej flexible, bardziej, jak powiedzieć flexible po polsku? Elastyczny, dziękuję. Elastyczny system typów.
który będzie mógł, będzie po pierwsze dalej wygodny dla programistów, a po drugie jakkolwiek będzie performował i uwzględniał specyfikę współczesnego sprzętu komputerowego, że będzie jakoś do tej specyfiki bardziej dostosowany. No i drugi cel, który przyświeca tym wszystkim projektom, to jest unifikacja albo przynajmniej sprowadzenie bliżej do siebie tych dwóch różnych rodzajów systemów typów, które mamy w Javie. Nie? Jak sobie spojrzymy na Javę i systemy typów, no to mamy te typy proste i prymitywne, a z drugiej strony mamy klasy i obiekty. Jak sobie popatrzymy na różne aspekty systemów typów, to w każdym z tych aspektów te dwa systemy są po przeciwnych biegunach. Nie? Tu możemy dziedziczyć, tu nie możemy dziedziczyć. Tu jest identity, tu nie ma identity. Tutaj wartości, tutaj referencje. I tak tych właściwości jest całkiem sporo. I to jest też próba w jakiś sposób przybliżenia tego. No, ujednolicenie już raczej nie ma co wierzyć, że się wydarzy. Natomiast o co chodzi z tą wydajnością? Otóż tutaj mamy porównanie procesorów. Pentium 2 to jest coś, co pochodzi z roku około circa about 9.5 czy tam 9.6, jak powstawała sobie Java. A obok mamy jakieś współczesne procesory, jakieś tam, co to mamy, współczesne C9 czy tam coś takiego, gdzie czas odwoływania się do cache jest dużo, dużo krótszy i też ilość pamięci w cache też jest dużo większa, wręcz o rzędy wielkości większa. Ta w Pentium to była jeszcze na pół podzielona, nie? 64 to było 32 na kod, a 32 na dane raptem. No i karniak, czyli odwołanie się do głównej pamięci, też jest stosunkowo dużo większy niż był kiedyś. Nie? Nawet jeżeli w czasie bezwzględnym to jest krócej, to w wielokrotnościach to jest dużo, dużo więcej. Nie? Czyli jak mamy kaszmisa, no to tam idziemy do pamięci, to już trwa i trwa całe wieki. No dobra, dalej nanosekundy, ale wieki. I dlaczego tak jest? Otóż pamięć w Javie wygląda sobie tak. Przypomnijmy sobie, mamy stos, mamy stertę. Na stosie układamy sobie bytecody, nie? Czyli tam jakieś tam odwołania do bytecodów, jakieś dane, wartości liczbowe i między innymi też referencje do obiektów, które też są jakąś tam wartością. No i te referencje do obiektów odwołują się do obiektów na stercie. A na tej stercie no to mamy wszystko wrzucone tak, to jest bardzo dobra polska nazwa, nie? Na stertę. I żeby dokopać się do jakiegoś obiektu, no to trzeba tam wędrować po tej pamięci, nie? Po różnych dziwnych zakamarkach. Jakiegokolwiek dziecka nie weźmiemy, nie? No to tam próbuje alokować jakoś grzecznie obok siebie, no ale nie wychodzi mu to często. Tu dziura, tam dziura, nie? Tu młoda, tu stara generacja, tak dalej. I takie coś, żeby wrzucić do cache'a, no to jest kompletnie nieprzyjazne, nie? Tego łatwo zrzucić do cache'a się nie da. Plus jeszcze chodzenie po takim drzewku, jak wyobrazimy sobie, że każdy obiekt to jest referencja, no to po prostu żre sporo czasu, nie? Dużo przetwarzania. To jedna z rzeczy, której Javie zresztą zarzuca się od początku, nie? Że to wszystko trwa. W Javie są rodzaje obiektów, które łatwo przekłada się na cache. I to jest tablica prymitywów. Jak sobie wyobrazimy taką tablicę intów, no to ona w pamięci wygląda tak, nie? Wyszło to trochę przypadkiem w Javie, ale tak jest, że jak mamy tablicę prymitywów, możemy ją zrzucić do cache'a i tutaj tych cache misów w razie czego jest dużo mniej. I to jest layout pamięci już taki, po którym iteruje się łatwo. Nie? Jak chcemy po takiej tablicy przeiterować i po wartościach, no to po prostu idziemy. Nie? Przesuwamy sobie wskaźnik o 4, o 8, cokolwiek tam jest z tych bajtów i jesteśmy na następnej wartości. Natomiast jak już sobie wyobrazimy cokolwiek innego niż typy prymitywne w tej pamięci, no to już wygląda teraz tak. Każdy inny typ, który nie jest typem prymitywnym, jest po prostu tablicą wskaźników. No jest wskaźnik i iterowanie i dobieranie się do wartości. No to teraz wygląda sobie tak. Idziemy tu, czytamy. No i czasowo to się bardzo mocno i wydajnościowo odbija. A co byśmy chcieli uzyskać? Jaki rezultat? No to taki, nie? Zamiast mieć sobie ten punkt sobie wyobraźmy, że ma dwa te pola x, y, nie? Chcemy sobie mieć ten punkt i fajnie by było móc zrobić tak, żeby w pamięci layout był taki, nie? Mamy tablicę z punktami, no i wiemy, że tu mamy x, y, później znowu następne w offsetie x, y,
I czy zrzucimy to do cache'a, czy będziemy chodzić bezpośrednio po pamięci, będzie to dużo, dużo szybsze niż chodzenie po tych wskaźnikach, referencjach, które mamy aktualnie w Javie. Poza tablicami rzucimy sobie okiem jeszcze na zwykłe obiekty. To nie musi być tablica, nie? To może być zwykła kompozycja. Komponujemy sobie linię, która ma start-end, dwa punkty i znowu tutaj mamy wskaźnik. Nie? Chcemy się dobrać do początku, do końca, jest wskaźnik i tutaj się aż prosi, żeby tą linię zbudować w taki sposób w pamięci, albo właściwie w taki, nie? No bo jakiś header będzie musiał zostać, że tutaj mamy ten punkt XY w nim właściwości i drugi punkt XY w nim właściwości. I iterowanie po czymś takim w pamięci też byłoby dużo prostsze. Sprzątanie tego w pamięci, nie? Garbage collector. Jak tutaj sobie wchodzi, no to zamiast zaznaczać, chodzić po trzech obiektach, idzie po jednym, tylko innym rozmiar ma, nie? Tego. I sprzątnięcie też jest dużo prostsze. Więc ilość optymalizacji, która tutaj nam się wynurza, pokazuje, jest bardzo, bardzo duża. No, ilość komplikacji również. No i tutaj powiemy troszeczkę o różnicach pomiędzy typami obiektowymi a typami prymitywnymi. Zaczniemy od value setu, czyli zbioru wartości. Jak mamy typy prymitywne, te, które nie możemy ich dziedziczyć, są budowane w język, nie możemy ich rozszerzać w żaden sposób, to ich zbiorem wartości są po prostu wartości. Nie? Jak mamy typ prymitywny, odkładamy go na stos, no to jest to po prostu ta wartość. Jak odłożymy sobie drugą wartość na stos, no to mamy po prostu drugą wartość. Nie? Nie możemy odróżnić, czy ta jedynka, którą położyliśmy na stos, to jest ta sama, którą przed chwilą położyliśmy, czy inna jedynka. To jest po prostu kopia i ma tą samą wartość i jest rozpoznawane tylko i wyłącznie przez wartość. Natomiast typy obiektowe mają swoją tożsamość. Te typy proste nie mają tożsamości, nie możemy powiedzieć, który jest który. Jeden to jeden i tyle. Natomiast typy obiektowe mają tożsamość i możemy je rozróżnić. Nie? Ich tożsamością w skrócie jest ich adres pamięci, pod którym rezydują. Co nam daje ta tożsamość? Otóż przede wszystkim daje nam mutowalność tych obiektów. Czyli możemy je mutować. No, mutowalność nam oczywiście dużo rzeczy umożliwia. Choćby synchronizację, czy też przechowywanie stanu, zmianę tego stanu. Także jest bardzo ważna. Ale utrudnia, uniemożliwia nam ten layout płaski i odkładanie tego bezpośrednio na stos, przynajmniej na razie. Natomiast co jest zbiorem wartości do tych typów obiektowych? Otóż nie są to te typy obiektowe per se, one sobie siedzą gdzieś tam na hipie. Ich zbiorem wartości są po prostu referencje do nich, czyli adresy w pamięci, nie? Czyli w skrócie rzecz ujmując jakieś inty, wskaźniki, nie? Jakaś wartość, że ten obiekt znajduje się gdzieś tam w pamięci. I te referencje do nich, te wartości są przekazywane też przez wartość. Czyli jak chcemy jakiś obiekt przekazać w metodzie jako parametr, to nie kładziemy na stosie całego obiektu, on sobie jest na stercie, tylko bierzemy sobie adres, wskaźnik do niego i to odkładamy na stos. I te wskaźniki też są typem prymitywnym. Czyli nie rozpoznajemy ich między sobą, są po prostu wskaźnikiem i działają tak jak typ prosty, w szczególności int, nie? Bo mają zwykle taki sam rozmiar, chyba że maszyna 64-bitowa to większa. I jeden ważny dodatek w zbiorze wartości typów obiektowych. Jaki? Ulubiony? Tak. Który wskazuje na brak obiektu jakiegoś, nie? Czyli kolejna cecha rozróżniająca te dwa systemy typów. Typy proste nie mają nula, nie mają takiej wartości pustej, jest to reprezentowane przez jakąś wartość ze zbioru wartości tego typu, natomiast typy referencyjne nula mieć mogą. Nula lubimy, nie lubimy, o nulu zaraz też jeszcze trochę więcej powiemy, więc tutaj te dwie ważne rzeczy, nulowalność i tożsamość tych typów. No i tak to dwa różne światy, ale istnieje sposób na pożenienie tych światów aktualnie w Javie i jest to autoboxing. Każdemu typowi prostemu, czyli tutaj int, char i tak dalej, odpowiada sobie jakiś typ obiektowy, który jest jego wraperem. No i dla inta mamy integer, dla chara mamy charakter i tak dalej, jest ich kilka. No i te typy tutaj, które wrapują, już mają swoją tożsamość.
Przy czym ta tożsamość jest zupełnie przypadkowa, nie? Jak mamy tam inta, integera, no to tam przekazujemy między metodami. One się czasem autobuksują, czasem odbuksują, zapakują, odpakują i tam się skeszują, tam się cuda dzieją. No i właśnie te integery, które tu powstają przez spakowanie, one mają tą swoją tożsamość, ale ta tożsamość jest bardzo przypadkowa. Maszynka ma na integery w zakresie tam minus 100 do 100 jakiś cache, nie? Czy to minus 128 do 128 zdaje się. No i jak sobie zrobimy inta takiego, weźmiemy i przypadkiem go opakujemy, no to dostaniemy obiekt z tej puli. Nie? Natomiast jak będzie to obiekt o wartości niższej lub wyższej niż minus 128 plus 128, no to zostanie powołany nowy obiekt w pamięci, posadzony na stercie i będzie sobie tam żył na nowo. Nie? No i teraz wyobraźcie sobie na przykład synchronizację na takim obiekcie. Nie? Jak gdzieś zrobimy synchronizer na tym. No przepis na wybuch na produkcji jak złoto, nie? W zależności od wartości. Przekazałem inta, miał taką wartość, to ma taką wartość. Puff. Więc to pożenienie istnieje, ale jest bardzo, bardzo ułomne. No i powstało po to, żeby po prostu wygodniej API się operowało. Nie? Nie ma co ukrywać, żeby uniknąć po prostu wszędzie integer value of, integer value of, integer of value. Dobra, i wiedząc to wszystko, możemy sobie szybko podsumować, co dotychczas wiemy. System typów dzielimy sobie na typy te prymitywne, proste i obiektowe. Jedne mają tam te referencje, są typy referencyjne, o, nazwijmy je typami referencyjnymi. To są klasy, interfejsy, tablice i generyki wszelakie, ale nie prymitywy. Prymitywy są właśnie odwrotnością. Prymitywy mają te odpowiednie typy wrapujące, nie, o których mówiliśmy, że to jest to aktualne pożenienie boxing, unboxing. Value sety, czyli zbiory wartości. Typy prymitywne to po prostu wartości, natomiast dla typów referencyjnych to te referencje i nul. Nie zapominajmy o nulu. Tak, to tu już mamy. No i to z tą identity, z tożsamością, nie? Że typy obiektowe mają tą tożsamość, natomiast typy proste jej nie mają. A jak zrobimy boxing, no to mamy tożsamość, ale zupełnie przypadkową. O tożsamości, dlaczego ona jest istotna, za chwilkę też będzie. Co do czego ona tam się przydaje. Natomiast teraz już wiedząc, jak to wszystko wygląda, wchodzimy sobie powoli na ścieżkę do Walhalli. No i ta ścieżka będzie się składała z iluś tam kroków, bo wprowadzenie wszystkiego naraz byłoby dosyć trudne. I pierwszym takim krokiem będzie wprowadzenie czegoś, co się nazywa value klasy. Value klasy można będzie deklarować w ten sposób, nie? Dodając po prostu słowo kluczowe value i tyle. Rekordy też mogą być value rekordami, ponieważ rekordy, od której są Java 16, 17, no, którejś tam, no, były w jakichś prototypach, najpierw nie, teraz już są, są tak naprawdę takim tym cukrem, posypką na kod, żeby to ładnie wyglądało. No dobra, nie tylko, nie? Ale tak naprawdę są niezależne od tego, czy będą wartością, czy też nie. Czym się będą takie value klasy, value rekordy charakteryzowały? Otóż to cały czas to będą typy referencyjne, nie? Czyli jeszcze nie mamy tego pożenienia typów prostych z typami obiektowymi. Cały czas są referencyjne, czyli będą lokowane na hipie i tak dalej, ale nie będą miały swojej tożsamości. Czyli już nie będzie można powiedzieć, że to jest ten obiekt konkretny, tylko będziemy sprawdzać jego wartość. Nie? Jego tożsamość to jest jego wartość. Jeżeli taki value class punkt będzie miał taką samą wartość x i y, no to będzie to ten sam punkt za każdym razem. Nie? I to będzie już nas jako programistów przyzwyczajało do tego, że na tych obiektach pewnych rzeczy zrobić nie można, że mają pewne ograniczenia, ale będą z tego później, za chwilę, już zaraz za chwilę, pewne zyski. Tutaj z czego to wszystko się składa? Otóż nie mają tożsamości, czyli nie można na nich synchronizować na przykład, bo tylko na tych, na mutowalnych można synchronizować. Są niemutowalne,
Są finalne, nie wprost, nie będzie można dziedziczyć. Tak samo z cronem i z finalizem, nie można nadpisywać. Finalizy w ogóle wylatują, nie? To też wiecie, już są deprecated i już niedługo nie będzie ich wcale. Ale cały czas to jest typ referencyjny, nie? Czyli tam sobie alokowany gdzieś na stosie. Okej, jesteście ze mną? Wiecie już, jak to się tam układa? Tak? Jak z equalsem? Jak z equalsem? Otóż equals będzie działał dokładnie tak, jak w typach prostych, czyli po prostu będzie sprawdzał wartości. Jeżeli x, y będzie taki sam, to jest ten sam, taki sam obiekt. Nie? Tutaj pojęcie ten sam traci sens. Nie? Zawsze to będzie taki sam obiekt. Tak jak w incie. Jeden jest jeden i nieważne, czy tu, czy tu na stosie. Tak. Będzie sprawdzał wszystkie pola, ale będzie dawał to samo, nie? Tak naprawdę. Już referencji nie będzie sprawdzał. Moment. Equals, tutaj będzie sprawdzał wartość, ale jak będzie, wróci do tego pytania, jak będzie równaśka się zachowywała przy tym typie value, to nie wiem. To całkiem możliwe, że będzie zwracało jakieś niezdeterminowane wyniki. Słusznie, bo tu może zwracać jakieś niezdeterminowane wyniki, nie? Porównanie, czy to jest ten sam obiekt, może być niedeterministyczne po prostu, bo to może być, ale nie musi. A na pewno equals będzie taki sam. Czyli tak, ponieważ to jest cały czas klasa, przy intach nie ma tego problemu, nie? Wtedy to jest tożsame zupełnie. Tak, tutaj mamy wylistowane wszystkie te. Tak? Jest list final, ale rozumiem, że nie można po niej dziedziczyć. Tak, nie można po niej dziedziczyć. Takie założenie. Nie będzie po niej dziedziczenia, po prostu jest to taka data klasa i tyle. Może natomiast zawierać różnego rodzaju pola, można do kompozycji oczywiście ją stosować. Będzie mogła implementować interfejsy, ale zdaje się też nie będzie mogła dziedziczyć po innych klasach, tylko będzie sobie po obiekcie. Tutaj mamy wszystkie operacje, które są identity sensitive, czyli jak tracimy tą tożsamość, to tracimy wszystkie te operacje, czyli głównie związane z identyfikacją, z hashkodem, wszelkie rzeczy związane z synchronizacją też przestają być możliwe, co w ogóle jest jednym z błędów w Javie, że to wszystko na obiekcie, te synchronizacyjne rzeczy są waity, notifye, zamiast mieć jakiś zestaw do blokowania. Dobra, i następny krok. Już przechodzimy do takich faktycznie klas, które będą klasami prymitywnymi, no to jest klasa prymitywna. Ta klasa już poza tym, że nie ma tożsamości, ma kilka dodatkowych cech. Przede wszystkim nie jest już typem referencyjnym. Wszystkie poprzednie rzeczy się aplikują, plus kilka innych rzeczy, które musi spełnić, żeby nie być typem referencyjnym. Nie? Przede wszystkim musi mieć jakiś default, bo nie może mieć nula. A skąd są te defaultowe wartości brane? Konstruktor będzie zawierał w kotlinie, czy? W czym? W kotlinie. Aha, konstruktor, znaczy defaultowe wartości będą jakieś, nie? Jak to będzie składało się z typów prostych, no to bierze defaultowe wartości tych typów prostych. Nie tylko. Będą mogły być inne typy polami. Nie mogą być natomiast typy swojego typu polami, nie? Czyli w point nie można zawrzeć point. No tak, ale jeżeli właśnie to nie będzie typ prosty, to będzie deklaracja wartości defaultowej. A no to będzie sobie szło drzewkiem po prostu. Jak mamy na przykład line, który będzie też prymitywem i on będzie zawierał point i point, no to żeby zainicjalizować te dwa pointy, no to wejdzie do każdego pointa i zobaczy, jak jego inicjalizować on defaultowo. Czyli jak weźmie się defaulta dla takiej linii, to będzie linia z dwoma punktami 0, 0, 0, 0. Czyli gdzieś w tej. Tylko prymityw lub prymityw ten stary, prymityw. Tak. Prymityw nowy. Albo ten prymityw nowy. Przy czym, uwaga, typ referencyjny też tutaj może się znaleźć jako pole. Dlaczego nie? No to właśnie, dla tego typu referencyjnego nul. No dla typów referencyjnych default jest nulem. Czyli nie można. Można. Nie, że nie można to, że wtedy.
Nie, w konstruktorze, tak jak masz tutaj konstruktor, nie? Ten. No to konstruktor sobie konstruujesz jak w klasie. Dajesz im co chcesz, robisz sobie ich ile chcesz, nie? Myślałem, że może akurat tutaj. Tak, robisz sobie konstruktor jaki chcesz i inicjalizujesz w taki sposób, jaki ci odpowiada, nie? Tu możesz wstrzykiwać zależności, robić wszystkie czary mary, które w Java istnieją. To się koduje jak klasa cały czas, nie? Ma swoje ograniczenia, które są tutaj, ale cały czas koduje się jak klasa, czyli implementujemy interfejsy, używamy sobie referencji do innych klas, wrzucamy tam Springa na przykład, jak lubimy, bo lubimy Springa, prawda? Lubimy. Dobra, i tak dalej. To dalej jest klasa, kodujemy jak klasa, z pewnymi ograniczeniami, nie? Ograniczona jakaś będzie ta hierarchia dziedziczenia, tam są jakieś cuda powymieniane, że tylko po klasach abstrakcyjnych, które nie mają jakichś tam pól specyficznych i tak dalej, i tak dalej. To też jeszcze trochę się będzie pewnie modyfikowało. No i taki point, który będzie, znaczy taki prymityw już nie będzie typem referencyjnym, czyli będzie można go odkładać na przykład na stosie, nie tylko na stercie, ale i na stosie. Przy czym nie podejrzewam, że pierwsza implementacja jakiekolwiek optymalizacje robiła, typu jakieś te zestawy inicjalizacyjne, nie, czy tego typu rzeczy. Słucham? Słucham? Nie słyszę, przepraszam. W streamach. Myślę, że tak, no nie widzę przeciwwskazań. Dalej jest sobie wrzucone i przetwarzamy, tak jak inty, nie? Mamy stream intów, one są oczywiście wydzielone, nie? Int stream jest wydzielony, bo to jest typ prosty i to się, o tym też za chwilę będę mówił, nie? O tych specjalizacjach. W streamach będzie można używać. Tam wszędzie, gdzie można używać obiekty, to też można używać, nie? Bo to dalej dziedziczy po obiekcie. Tu jest pewien wyłom w tej hierarchii, nie? No bo to dziedziczy po obiekcie, ale jest prymitywem. I pewnych rzeczy z obiekta nie można robić, te waity, notify, tak dalej, nie? I tu wychodzi ten błąd pierworodny w Javie, no ale musimy z nim żyć jakoś, nie? Musimy po prostu wiedzieć, że tych rzeczy z takim prymitywem to nie zrobimy jednak, niestety. Otóż nie. Kompilator nam nie powie, podpowie nam pewnie czasem IntelliJ-ka, jak będzie już zbudowano wokół tego, ale wyobraź sobie, że przekazujesz gdzieś obiekta i robisz sobie na obiekcie synchronizację, na typie object synchronizacja, nie? Tam, gdzie masz typ object, możesz dać też prymitywa. I to da się tylko w runtime niestety sprawdzić i poleci nam błąd runtime'owy. I tego niestety nie przeskoczymy w tym momencie. Była też w międzyczasie, jak zanim powstały to z tymi słowami kluczowymi, a może przejdę do tych słów kluczowych i powiem o tym, jaki był inny pomysł na to, żeby... Tak? No. Mówiłeś, że można na stercie albo na stosie. Ja rozumiem, że chcieli na stosie, to nie będziemy musieli pisać, czy w jaki sposób? Nie, to już należy do zarządzania pamięcią Java. My tworzymy sobie obiekt. Nie, to nie programista. To decyduje sobie wirtualna maszynka, nie? GCEK, czy jak to tam będzie zbudowane wtedy, czy opłaca się dodać na stertę, czy opłaca się dać na stos. Czy być może jeszcze będzie jakiś odrębny cache na tego typu value objecty, nie? Bo to też może mieć sens. To jest jakaś specyfikacja i to będzie tak jak giecki, nie? Zaczęły się od prostych, serialowych, które tam idą w siegda w period, do teraz jakieś tam cuda robiące ZGC z markerami na tym, na wskaźniku i shadownachy, które tam tą pamięć szatkują bardzo mocno, ale przepustowość takich jest dużo większa, więc to też, to jest tylko enabler do tego wszystkiego, co później w wirtualnej maszynie powstanie. Jakie tam cuda wokół tego narosną, jeszcze nie wiemy, ale perspektywa na to, co to umożliwia, jest naprawdę, naprawdę fajna. Wracając do tych klas prymitywnych, otóż takie trzy nowe modyfikatory przy klasach się pojawią, tak jak mamy public, private i tak dalej, no to będzie identity, value i primitive. Identity, no to stare, dobre klasy, takie jakie znamy i ten modyfikator jest modyfikatorem defaultowym i nie trzeba go pisać. Czyli wszystkie klasy, które dotychczas napisaliśmy, będą klasami identity. Jak dodamy słówko kluczowe value lub primitive, no to wtedy będzie to taki właśnie typ. I tutaj to o co pytałeś, nie? Że to będzie tylko w runtime wykryte, że kompilator nam nie powie, bo to będzie object tak naprawdę. Jedna z koncepcji, która była dosyć mocną alternatywą,
rozwiązywała ten problem, nie? Ale miała dużo innych. Otóż propozycja była taka, że ten value primitive to będą interfejsy, że będzie value object, primitive object i to się implementuje deklarując implement dany interfejs. I wtedy teoretycznie będziemy wiedzieć od razu, czy to jest taki czy taki rodzaj obiektu i wtedy możemy już w czasie kompilacji więcej na ten temat powiedzieć. Ale z drugiej strony znowu wracamy. To wszystko dalej będzie object, nie? Jak przekażemy object, no to znowu leżymy z wszystkim runtime'owo. Więc słowa kluczowe okazały się tutaj być lepszym rozwiązaniem. One umożliwiają też już optymalizację na poziomie kompilacji dużo większą niż jakby to były interfejsy. Tak. Może. To będzie, podejrzewam, dokładnie to samo, co ze słowami kluczowymi, które są wprowadzane w nowych wersjach Java, które nie są słowami kluczowymi w całym scope'ie, tylko w pewnym kontekście. I myślę, że to będzie tylko w kontekście deklaracji klasy, nie? Że jak pojawi się już jako nazwa pola na przykład, no to będzie mogła zostać. Pewnie IntelliJ-ka i inne narzędzia będą mogły ostrzegać przed tym, będzie można sobie włączyć, że to będzie błędem, czyścić kod ze słów, które są ala kluczowe, ale będzie to zawężone do jakiegoś kontekstu tylko. Tak jak sealed na przykład teraz jest, nie? Sealed klasy też mają słowo sealed i te wszystkie inne permits i tak dalej do pewnych kontekstów zawężone. Dobra, tak? Value i primitive przezostanie. Nie dobrze mógł być primitive, tak? Tak. To człowiek będzie się zastanawiał, czy powinien value, czy primitive. O tym też będzie na jednym ze slajdów. Będzie? Będzie. Te primitive value czasami się przydadzą. Odpowiem na twoje pytanie później, dobra? To ku prezentacji dalszej. No i przechodzimy teraz do żenienia tego całego świata, tych prymitywów z referencjami. Otóż czasami chcielibyśmy przejść ze świata tych value do świata referencyjnego, tak jak mamy z integerami, a czasami może to być nam bardzo potrzebne. No i robienie do każdego takiego, do takiej klasy, value klasy na przykład, jakbyśmy mieli sami pisać, nie? Takie opakowanie na point i tak dalej, no to może być nudne. No to każdy taki typ będzie miał taki companion type, który będzie typem referencyjnym, nie? Tak jak int ma swojego integera, który jest jego wrapperem, no to point będzie miał typ o wdzięcznej nazwie point.ref, który będzie jego typem referencyjnym i który będzie jego właśnie taką automatyczną referencją. Czyli w ten sposób właśnie te prymitywne klasy, tutaj starają się twórcy zrobić, żeby to nie był trzeci system typów w Javie, tylko wpiąć się w te dwa istniejące, no i uprościć, nie? W jakiś sposób te, które już istnieją. Tak jak pointref będzie wrapował pointa, tak samo integer będzie wrapował inta. Co też jest ważne, to ten pointref już nie będzie miał tożsamości jakiejś z czapy totalnie, tylko będzie miał jakąś swoją konkretną, nie? Czy to będzie jeden pointref, czy to za każdym razem inny. Nie ma w tej chwili znaczenia. Ważne, że ona będzie określona i dookreślona. Przy integerach też w pewnym momencie to się pewnie zmieni, nie? I bardzo dobrze. Natomiast typy referencyjne zostają sobie tak, jak były, nie będą miały żadnego refa. Będą po prostu sobą. Znowu wracamy do value setów, ze zbiorów wartości. Przy typach primitive zostaje jak zostaje, natomiast przy value klasach wartością też będzie, tak jak w przypadku typów bardzo prymitywnych było samo a albo 1, to tutaj będzie zawartość tej klasy w jej zbiorze wartości. Będzie zawierała jaki rodzaj headera, żeby rozpoznać czym to jest. Typy prymitywne w wirtualnej maszynie tego nie mają i nie będą miały tej swojej identyfikacji siebie, bo one są już wbudowane jako te carrier type w wirtualną maszynę. I wszystkie rozkazy, komendy typu tam iload, czy tam astore i tak dalej, od razu określają na jakim typie to jest operacja i wiemy z jakim typem mamy do czynienia. Tych typów nam się namnoży prymitywnych, no i nie namnoży nam się operacji bajtkodowych, więc każdy będzie niósł ze sobą header, żeby powiedzieć jaki to będzie typ. Header plus wartości. Będą jakieś nowe instrukcje bajtkodowe? Będą. Nie będzie ich dużo, właśnie zaskakująco niewiele. O tym też na koniec powiem. No i teraz
Reference and Value Projections, jak mówiłem o tych typach automatycznych, referencyjnych, to teraz nie będzie się nazywało autoboxing, boxing i deboxing, tylko będzie nazywało się projekcja referencyjna lub projekcja wartościowa. Każdy typ ma swój odpowiednik w projekcji referencyjnej lub wartościowej. No i każdy typ prymitywny będzie miał swoją projekcję referencyjną o wdzięcznej nazwie .ref. Natomiast istniejące typy referencyjne też mają swoją projekcję referencyjną, ale to będzie ten sam typ. Czyli mamy to, co mieliśmy, nie? Bardzo elegancko. Z typami natomiast, które chcemy unreferencować, czyli przejść z powrotem do wartości, no to każdy taki typ referencyjny może być zdereferowany, używając typu .val. Natomiast typy prymitywne są same swoją projekcją wartościową, więc jesteśmy tam, gdzie byliśmy, na przykład z intami i w dużo lepszym miejscu z typami prymitywnymi, typu ten nasz point, o którym mówiliśmy wcześniej. Dobra, tutaj padło pytanie, czemu chcemy mieć ten value klasy czasem, nie? A czemu też, do czego nam w ogóle te projekcje referencyjne, projekcje wartościowe, przewalanie tego w te i nazad. No i tutaj dużo ważnych powodów. Czasami po prostu możemy chcieć mieć nula. Brzmi paradoksalnie, ale może się nam przydać, jak mamy na przykład... O, to wtedy tak, podrzucamy mu nula, nie? Albo mamy tablicę, w której jest dużo pustych elementów, albo macierz rzadką, nie? No to wtedy musimy wskazać jakoś brak wartości. No to taki nul tutaj jak znalazł. Bardzo ważna przyczyna, no dużo istniejących API używa nula. I wyobraźcie sobie, nie wiem, map.get na przykład, nie? Zwraca nula, przyjmuje nula. Jakbyśmy nagle dali tam typy prymitywne i nie mamy tego nula, no nie mamy co z tym zrobić wtedy, nie? Nieużywalna jest mapa, musimy przepisywać w cholerę istniejącego API na nowe. Mając te referencyjne opakowanie, po prostu używamy istniejącego API z nulami i mamy to z automatu, nie? Dużo API jest dostosowanych jakby automatycznie. Kosztuje nas to tylko to opakowanie, tą projekcję, nie? Tu już, żeby ta projekcja była tania, no to pewnie powstaną jakieś te zbiory, cache i tak dalej, tych projekcji, nie? Jakieś, przez które będą się przekazywały. Czasami możemy nie chcieć spłaszczać sobie układu obiektów w pamięci. Nie mam na to dobrego przykładu, nie wymyśliłem nic. Więc może to wyrzucę z tej prezentacji, ale ponoć może takie coś jest. Czasami możemy chcieć zawierać typy, które referują do siebie, nie? Czyli no, mamy proste drzewo i mamy nody. I musimy w jakiś sposób zrobić guardiana, który będzie pokazywał nam, że jest koniec liścia, że już jest koniec, nie? Że nie ma już dalej nic, że jesteśmy liściem, to raz. A dwa, no nie możemy tego spłaszczyć w pamięci, ponieważ jak to by był typ value type, no to wtedy robi nam się rekurencja w pamięci, nie? I nam rośnie, dopóki jakiegoś guardiana tam nie wstawimy. I tutaj nule mogą nam się bardzo, bardzo przydać. Ja naprawdę nie sądziłem, że będę coś dobrego kiedyś o nulach mówił, ale jednak. No to zawsze, jak jest nul, to zawsze można wziąć czapkę, czy klasę, która po prostu będzie tam służyła za tego, bo właśnie będzie istniała. Tak. Można zrobić i jak najbardziej takie coś też jest możliwe, nie? Przy czym dużo API tak nie ma. Można sobie zrobić node i jakiegoś node'a, który jest node, który dziedziczy po node'zie, jest na przykład instance of final node albo coś takiego. Ale można sprawdzić if różne od null, nie? Co jest szybsze niż instance of final node i unikamy jednej dodatkowej klasy, tylko używamy nula, który już sobie jest. Dalej, generyki. Generyki działają tylko i wyłącznie przecież na klasach tych referencyjnych. Nie mamy intowych generyków i tak dalej. Mając te projekcje referencyjne, automatycznie dostajemy całe bogactwo bibliotek opartych na generykach do użycia praktycznie od ręki. Znowuż kosztuje to tylko opakowanie w tą referencję. No i może się zdarzyć też czasami, że nie ma sensownego sposobu na przedstawienie wartości zerowej.
Wyobraźmy sobie liczby wymierne. Nie? Chcemy przedstawić liczbę wymierną, licznik, mianownik. W liczniku 0 jak najbardziej, w mianowniku 0 no nie ma sensu. Musimy tam dać coś innego, w jakikolwiek inny sposób to zaprezentować. Nie? Można tu jakieś guardiany robić, cokolwiek, ale coś musi istnieć innego niż 0. Dobra, jak już tak pochwaliliśmy sobie tego nula, to na razie starczy o tych klasach. Przechodzimy sobie do tego, co się będzie działo w maszynce wirtualnej. Dochodzą dwie flagi, które będą oznaczały dwa te nowe rodzaje klas. Dochodzi nowy typ podstawowy dla tych klas prymitywnych, czyli Q. Jak kojarzycie, nie? Tam L, Java Lang String, no to są L, typy referencyjne. Q będzie oznaczał typy prymitywne. No i mamy oczywiście te wszystkie typy proste, które dotychczas mamy, I, B, tak dalej, tak dalej. I tutaj właśnie w dużej ilości miejsc od razu widać, jakie mogą powstawać ify, choćby w garbage kolektorze, nie? Patrzymy, if L, no to wtedy jedziemy dalej, nie? Bo tam referencje będą. I w Q, no to wtedy sprzątamy, dajemy całą klasę do posprzątania, no bo to już jest obiekt finalny, nie? On może mieć w środku referencje oczywiście, ale możemy pojechać po nim płasko. Dwa nowe rozkazy bytecodowe się pojawią tylko. Default value, czyli to będzie odpowiednik new i będzie tworzył nowy obiekt z defaultowymi wartościami dla klasy prymitywnej. I withfield to będzie, znaczy to nie jest wprost odpowiednik putfielda, ale jest odpowiednikiem putfielda. Putfield ustawia wartość na polu w klasie mutowanej, a withfield będzie tworzył kopię danego obiektu prymitywnego, bo nie może zmodyfikować wartości, bo są niemodyfikowalne, niemutowalne, ale ze zmienioną wartością tego pola. Czyli będzie do takiego szablonowania używany. I tak naprawdę w JVM-ie z takich rzeczy, które się zmieniają, to jest tyle. Z takich bardziej widocznych. Natomiast w środku oczywiście ta cała ifoza, co tam będzie się działo pod tym Q, no to musi powstać. I to jest implementowane aktualnie i to wszystko się powoli wydarza. Swoją drogą ten, do projektu Valhalla jakieś 2 albo 3 tygodnie temu wpadł commit, nie commit, pull request, który daje już flagę przełączającą kompilator do kompilowania tych klas prymitywnych. Na razie jest przeglądany. Pewnie to potrwa parę miesięcy. Dobra, programowanie generyczne. No bo to jak już mamy ten, jak już mamy te typy prymitywne, no to chcielibyśmy jakoś generycznie oprogramowywać. I niekoniecznie tylko przez automatyczne te referencje, nie? Przez ich boksowanie, no bo to jednak będzie zawsze trochę bardziej kosztowne. Jak aktualnie mamy zrobione programowanie generyczne, no to tak, tylko typy referencyjne możemy używać. Typy prymitywne wymagają specjalnych metod, zaraz to temu się przyjrzymy, specjalizacją. No i z typami generycznymi w czasie kompilacji tracimy informacje o tym typie, nie? To ze względów kompatybilności wstecz, po prostu jest type erasure i w COE to obiekty, które i tak są tam kastowane sobie w runtime. Stąd właśnie też tak prosto się włamać i zrobić sobie w bytecodzie tam kuku, nie? Jeżeli będziemy grzebać w już skompilowanych rzeczach z generykami. No, a dla typów prostych i nie tylko, mogę trzymamy strategię generalizacji algorytmów. Albo specjalizacja manualna per typ, albo polimorfizm typem, albo polimorfizm parametryczny. No i w Javie bardzo dobrze te wszystkie trzy typy widać na przykładzie metody binary search. Mamy polimorfizm typowy, czy też typów jako pierwszy, nie? Dajemy object. I jaka klasa dostarcza jakiego equalsa i compara, no to w taki sposób to będzie binarnie wyszukane. Mamy też parametryczny polimorfizm, czyli przekazujemy jakiś klucz i komparator, według którego mamy to jechać, nie? Po prostu parametr jest jakiegoś typu T. No i mamy, nazwijmy to, polimorfizm manualny. Cała litania wszystkich typów prostych. Coś, co w Javie bardzo kochamy. I powtórzona implementacja tyle właśnie razy. No, to żeby z tego wszystkiego wyjść,
jak to chcemy, żeby było zorganizowane. I na ten temat już będzie tylko krótko, bo to parametryczne, wirtualna maszyna parametryczna to jest kolejny temat rzeka, być może większy niż tamte value klasy. W każdym razie dla typów referencyjnych nic się nie zmieni. One będą działały tak, jak działały do teraz i już, nie? Choćby dlatego, że działa to całkiem nieźle, jest kompatybilne wstecz z jakimiś tam chorymi wersjami Java typu 1 whatever. No i będą dalej działały z prymitywnymi owrapowanymi. Natomiast dla typów prymitywnych, czy będą to typy proste, czy te klasy, najpierw oczywiście to będzie dla klas prymitywnych, a docelowo też będzie nałożony na istniejące typy prymitywne. Typ zostanie zachowany, ale będą generowane klasy specjalizowane. Czyli coś, co mamy w C++ z szablonami. Nie? Tam jak robimy sobie, kompilujemy sobie z jakimś tam typem, no to za każdym razem jest tworzona dla danego typu szablonowego klasa. No i tam ich się mnoży. Nie? W Javie tego nie mamy, w Javie mamy typ Erasure. Ale żeby móc używać to z typami prostymi, to ten typ będzie musiał być zachowany, żeby było wiadomo choćby ile pamięci trzeba zaalokować, żeby go tam przechowywać. Nie? O ile dla typów referencyjnych to zawsze wartością jest referencja, czyli nie musimy się przejmować jakiego jest typu, jest referencją i tyle, nie? Dlatego możemy wymazać całą informację. To dla typów prostych musimy się tym przejmować, bo tam jest wartość, jest tylko i wyłącznie wartość i jak nie będziemy mieć określenia jakiego typu jest ta wartość, no to nic o tym nie wiemy. Dlatego musi być zachowane. No i zostanie wprowadzony, jeszcze fajnie będzie, jeśli zostanie wprowadzony polimorfizm parametryczny dla tablic prymitywnych, które będą sobie dziedziczyły po obiekcie. Na razie tego nie robią, stąd te wszystkie litanie. Ale to uprości mocno implementację wielu algorytmów. Natomiast dla jakichś tam oczywiście krytycznych dalej zostaną zachowane te parametryzacje, te specjalizacje ręczne, gdzie nie będzie szukania po hierarchii, w jakiej to jesteśmy klasie, tylko już wiemy, że w tym konkretnym prymitywie i to będzie sobie szybsze. Tutaj mamy litanie jepów, które są ścieżką do Valhalla. Niektóre jepy jeszcze nie mają swoich numerków, są draftami. Te wszystkie, co są wcześniej tutaj, to były dostarczane może nie tyle pod Valhalla, co celem polepszenia w ogóle zachowania klas i możliwości generowania tych klas. Nie? Hidden klasy na przykład są głównie dla lambd, ale dobra, w Valhalla też się przydadzą. Value objecty i enhanced generiki, no to wszystko tutaj dopiero się nam kreuje. No i to chyba by było na tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. I wiem, że pytania były, ale jeśli macie dalej jakieś pytania, to oczywiście pozostają do dyspozycji. Tylko wezmę łyka piwa. A jak to ktoś szukał, to są z tyłu. Tak? Ja w ogóle nie piję w czasie prezentacji. Co z tym konkursem? O, jaki to jest rok? W którym roku projekt Valhalla został ogłoszony? 2014. Kto powiedział 2014? Tam pan wygrał rok 2014, to był, tak jest. Gratuluję. Czy jest zainteresowany szybko na Java Conf? Nie. Czy ktoś jest zainteresowany szybko na Java Conf? Może się przymierzyć do kolegi z brodą i wtedy można pojechać na Java Conf. Tak. A pytanie z gwiazdką, w którym miesiącu? Lipiec? Nie, ale blisko, czerwiec. O mały włos. Przed urlopem, nie? Dobra, pytanie, tak, słucham. Benchmarki? Panie, to się nie kompiluje. Jakie benchmarki? Ja próbowałem ściągnąć sobie oczywiście i próbuję tego brancha tam zaciągnąć, ale skompilowanie go to jest wyższa szkoła jazdy. Twierdzenie, że to poprawia performance. Założenie. Mają założenie, że to poprawi performance, bazując na tym, że w językach, które tak mają, performance jest lepszy. Wyszła Valhalla oparta na Javie 14 w roku pańskim, o Jezu, który to był? Dawnym. No i tam jakieś benchmarki niby były, ale to oczywiście nic nie wykazało. Także na tym nawet nie ma co odpalać i próbować. To jest założenie, że to poprawi znacząco sytuację. A w której Javie w praktyce pomidor.
Nie, nie mam pojęcia. To jest, masz opinię na ten temat swoją, nie? Dokładnie. No i cóż, moja jest taka sama, ale wyrażam ją w innych słowach. Czekamy cierpliwie. Czekamy cierpliwie. Ale już ten, już zaraz są ten. Już jak Jetu już mają swoje numerki, i jak już poszedł commit, który flagi do tego, do kompilatora i do wirtualnej maszyny wrzuca, to już jest całkiem nieźle, nie? To już jesteśmy coraz bliżej. Nie dalej niż 15 lat. Nie dalej, nie dalej. Dobra. Właśnie pytanie o Bibi, czy te wszystkie nowe funkcjonalności Java, które są wprowadzone, nie powodują, że tracimy jedną z głównych danych, czyli bardzo nic w tym wejścia? Czy tracimy? Nie musisz. No. Ja tam trzecie, to wiem, że przyjdzie grupa ludzi, którzy będą się użyć tego, żeby użyć tego. No. Nie, czy to komplikuje język? Komplikuje, nie? Ale jak popatrzysz na ilość, nie wiem, słów kluczowych, dochodzą raptem dwa tak naprawdę nowe, nie? I nic więcej się dla programistów nie zmienia. Cały model myślowy, który za tym jest, tak, trzeba go będzie opanować. Tak, jest bardziej złożony niż tylko typy referencyjne, ale daje to wydajność nam, potencjalnie nam to da dużo wydajności w runtime'ie. Więc tak, trzeba będzie się pouczyć. No ale teraz co? Teraz nie dostaje tak słyszono. No właśnie. I to jest też drugi C++, nie? Wszystko można sklepić. Dobra, także tak, trzeba będzie się tego nauczyć, po prostu włączyć w cykl uczenia, tak dalej, no i tyle, nie? No wszystkie biblioteki, springi, nie springi, nasze ulubione, też będą musiały jakoś się do tego odnieść, dostosować, nie? Bo to no, zmieni całkiem sporo w świecie wirtualnej maszyny. Tam gdzieś ktoś jeszcze widziałem, tak. A jak z tym odkładaniem na stos? Kiedyś referencje wkładaliście? Problem przepełnienia stosu i tak istnieją. Natomiast czy to zwiększy prawdopodobieństwo, jeżeli w ogóle te będą sobie wędrować na stos, że szybciej wystąpi? Całkiem możliwe, ale ponieważ te typy, te obiekty będą obiekty, co to w ogóle będzie? Te wartości będą mogły być przerzucone między stertą a stosem. To możliwe, że pierwszym krokiem przed wyrzuceniem errora, że stack przepełniony, no to będzie na przykład zeszlinkowane i że wszystkie obiekty zostaną wyrzucone, nie? Tak jak jest soft referencjami przed out of memory. Najpierw się tego pozbywamy, jak to nie pomoże, no to dopiero wtedy wyrzucamy errora. Przepraszam, nie słyszę cię, możesz powtórzyć? Jeżeli można korzystać z tego stosu, tak? Czyli przy zmianie stosu, nie wiem, jak zmienia stosu, to pomieszczenie pewnej rzeczy, tak? Czy też, oni będą w ogóle leżały zainteresowani nieco? No co, mogą to liczyć pamięci? Tak, tak. A dobra. Job safety, to pamiętaj, że tak będzie bardziej skomplikowane, będzie to może jak C++, ale pamiętaj, że najlepiej zarabiającymi deweloperami w tej chwili są ludzie od Cobola. Od Cobola. Cobol. A tych deweloperów od Cobola jest mało, dlatego są strasznie drogi, można być dobrze zarabiającym deweloper Cobolem, więc może tak. Być dobrze zarabiającym Java. To ja za rok tu przyjadę i o Cobolu będę opowiadał. Nie ma nic. Niestety, nic. Żadnych tych, jak to się nazywa, mainframe'ów. Zero przejścia. Zero. Dobra, jeszcze jakieś pytania? Jakby co, to jestem do dyspozycji. Tutaj się będziemy kręcić jeszcze przez dłuższą chwilę. Także zapraszam serdecznie na pogaduchy do mnie, jeśli chodzi o rzeczy techniczne, do Oli, jeśli o rzeczy trochę mniej techniczne, typu co my tam w tym Allegro tak w ogóle wyprawiamy i po co nam to wszystko, nie, tutaj. No i w ogóle to, że wiecie, ja tu robię za menedżera, ale dalej mogę się takimi rzeczami zajmować, to też właśnie jest jedna z fajnych w Allegro rzeczy, nie? Stwierdziłem, a zrobię sobie rzeczy ten bardziej techniczne, a to rób. Dobra, dzięki.